Rząd premiera Tuska szczyci się bardzo dobrą atmosferą w relacjach z Unią Europejską. Tymczasem wchodzi w konflikt, ostry konflikt z Komisją Europejską w sprawie, która dla naszego państwa jest sprawą niekorzystną. A jest korzystną dla Gazpromu, jest korzystną dla dostawcy rosyjskiego gazu. To jest zadziwiające, że premier Tusk nie był stanowczy wtedy, kiedy rozstrzygała się przyszłość polskich stoczni. Wtedy, kiedy Angela Merkel czy Nicolas Sarkozy mogli powiedzieć bardzo mocno i twardo, że przemysł stoczniowy we Francji i w Niemczech powinien działać. Polski przemysł stoczniowy upadł. Nie ma stoczni w Szczecinie i w Gdyni. A twardzi są przedstawiciele rządu Donalda Tuska wtedy, kiedy chodzi o umowę niekorzystną dla Polski, a korzystną dla Gazpromu. To jest zadziwiające. W związku z tym Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek dzisiaj do marszałka Sejmu o to, żeby na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbyła się debata na temat informacji rządu dotyczącej negocjacji w sprawie umowy gazowej. Złożyłem także pismo do prokuratora generalnego, pana Andrzeja Seremeta, o to, żeby zbadał sprawę, żeby ocenił, czy nie doszło do naruszenia prawa podczas negocjacji tej umowy, skrajnie niekorzystnej dla naszego kraju, uzależniającej nas od dostaw gazu rosyjskiego, gazu bardzo drogiego, dużo droższego niż ten, jaki można kupić w Europie. Szanowni Państwo, na początku należy kategorycznie i jednoznacznie stwierdzić, że wszelkie prace, wszelkie próby renegocjowania, poprawiania, wprowadzenia jakichkolwiek kosmetycznych nawet, kosmetycznych poprawek przecież do umowy polsko-rosyjskiej, umowy jamalskiej czy umowy gazowej, jak my często nazywamy, jest pozbawione jakiegokolwiek sensu, jest nieracjonalne i sprzeczne z polskim interesem, z polską racją stanu. Ta umowa w formie tej chwili opracowanej, ale również w formie, która może być negocjowana w tej chwili, poprawiana przez naszą delegację, która w tej sprawie udaje się do Moskwy, nie ma najmniejszego sensu. Ta umowa nadaje się tylko i wyłącznie do kosza, szanowni państwo. Ta symboliczna mapka, która w tej chwili pokazuje mniej więcej, jak wyglądają faktyczne granice Unii Europejskiej, a jak według Gazpromu i Federacji Rosyjskiej traktowana jest Polska jako terytorium wpływu interesów rosyjskich, gdzie dopiero od tej granicy zaznaczonej na czerwono obowiązują regulacje Unii Europejskiej. Nie na obszarze Rzeczypospolitej, która jest członkiem Unii Europejskiej, ale dopiero od tej czerwonej linii. To pokazuje mniej więcej, w jaki sposób, jaka jest filozofia zarówno rządu Federacji Rosyjskiej, jak również spółek z tym rządem bardzo mocno przecież powiązanych. Przypominam, w szóstym punkcie statutu Gazpromu jest sformułowanie, że jego jednym ze strategicznych celów jest realizowanie polityki Federacji Rosyjskiej. Proszę Państwa, mówimy o tym dlatego, że chcielibyśmy zaapelować zarówno do rządu, jak i do pana prezydenta o to, aby podjęli polityczną ofensywę dyplomatyczną w Unii Europejskiej i zaniechali prób negocjowania tej fatalnej umowy polsko-rosyjskiej na dostawę gazu do 1937 roku. Ta ofensywa dyplomatyczna miała polegać na tym, aby Unia Europejska włączyła się w rozmowy z Federacją Rosyjską. Konsekwencją tych rozmów miało być doprowadzenie do tego, aby na terytorium Rzeczypospolitej obowiązywały regulacje i zasady obowiązujące również w Unii Europejskiej. Mamy alternatywne rozwiązanie i nie musimy skazywać się do roku 1937, czyli jeszcze przez 37 lat, na niekorzystne warunki, które podyktowała strona rosyjska, czyli Gazprom i Federacja Rosyjska. To po pierwsze, te niekorzystne warunki to zawyżone ceny, a mianowicie kwoty wyższe od obowiązujących w Europie i wynegocjowanych na przykład przez Eurogaz za 1000 metrów sześciennych gazu. Płacimy 70 dolarów więcej niż spółki niemieckie za tę samą ilość gazu. Szanowni Państwo, obowiązkiem Donalda Tuska jest zwrócenie się do Komisji Europejskiej i do pani kanclerz Angeli Merkel o podjęcie takiej dyplomatycznej interwencji. Jeśli taka interwencja będzie, jeśli byłoby wsparcie ze strony Komisji Europejskiej, mielibyśmy możliwość, przepraszam, korzystania z gazu, który zakontraktował niemiecki E.ON Ruhrgaz i który z przyjemnością, z chęcią, jeśli niezupełnie bezinteresownie, jest gotów odstąpić stronie polskiej. Ten gaz odbieralibyśmy na granicy polsko-ukraińskiej. Jest takie porozumienie, o którym mówiła pani prezes, porozumienie pomiędzy PGNiG a spółką E.ON Ruhrgaz, które umożliwia nam odbiór brakującego gazu do później jesieni 2011 roku, co zaspokajałoby polskie zapotrzebowanie, ten deficyt gazu w najbliższych miesiącach.
To są słowa pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, o których już dzisiaj mówiła pani prezes. Powołam się na nie, ponieważ są one niezwykle istotne. Apelujemy i nawołujemy do prezydenta Rzeczypospolitej. Proszę skończyć z pustymi słowami o solidarności energetycznej i zacząć realizować, czyli wcielać, wdrażać, żyć w czyn te zobowiązania i te słowa, o których mówicie panowie nie tylko na scenie polskiej, ale również na międzynarodowej scenie politycznej. A mianowicie taka, o którą strona polska musi walczyć. To jest zasada obowiązująca w krajach europejskich, a zatem regulator, chodzi o to, że regulator energetyki, urząd regulujący energetykę, ma prawo wyznaczyć niezależnego operatora rurociągu czy gazociągu. Wyznaczając go ma również prawo tenże operator zwracać się do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wyznaczanie taryf. To jest ten spór, w wyniku którego strona polska i Europol Gaz zostały pozbawione dochodów na poziomie 360 milionów dolarów w wyniku tego, iż strona rosyjska nie akceptowała postanowień polskiego urzędu, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Chcielibyśmy, aby ta zasada również obowiązywała w naszym kraju, ponieważ jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a jest to zasada obowiązująca w krajach Unii Europejskiej. Ta umowa, którą negocjuje Waldemar Pawła, którą podpisuje rząd, nie zawiera tego typu gwarancji dla strony polskiej. Wielkie do wiadomości TVP. Ja mam pytanie, czy Państwa zdaniem lepiej by było, żeby rząd podpisał umowę, jeśli nie uda się wynegocjować w Moskwie żadnych zmian, podpisał umowę w tym niezmienionym kształcie i naraził się na postępowanie przez Komisję Europejską prowadzone, czy nie podpisywał i naraził polską gospodarkę na jednak wymierne straty po 20 października i razu w Polsce może zabrać? Jesteśmy przekonani, że o wiele większą stratą dla Polski, dla polskiej gospodarki, dla budżetu państwa będzie podpisanie tej umowy. To jest, patrząc dalekosiężnie, dalekowzrocznie, ta umowa będzie przynosiła negatywne efekty przez długie, długie lata, do roku 37 i dłużej, o czym już dzisiaj mówiłem. Jaka jest alternatywa? Już dzisiaj mówiliśmy, mamy możliwość czerpania gazu z niedługo, mającego być niedawno, niedługo już oddanego do użytku interkonektora w Lasowie. I na dodatek jeszcze mamy możliwość rozpoczęcia tej ofensywy, o której mówiła pani przewodnicząca, której zadaniem, celem będzie uruchomienie dostaw gazu od spółki, niemieckiej spółki E.ON Ruhrgas. A zatem jest jakaś możliwość zabezpieczenia dostaw gazu w tym niekorzystnym, trudnym okresie dla Rzeczypospolitej, dla Polski, dla polskiej gospodarki. Uzależnienie Polski od dostaw rosyjskiego gazu jest czymś w skali niekorzystnym i dla naszej gospodarki, i w sensie politycznym, bo wiemy, w jaki sposób strona rosyjska doświadczyła tego Ukraina kilka lat temu, wykorzystuje źródła energetyczne, wykorzystuje do szantażu również o charakterze politycznym. To oczywiste jest, że wokół kontraktu gazowego z Rosją trwa określony spór. Są gigantyczne pieniądze, są gigantyczne naciski, zapewne też uprawiany jest różny lobbying w postaci artykułów, nie tylko w prasie europejskiej, ale i w polskiej. To oczywiste. Pewność dostaw ich musi być w Polsce zagwarantowana. W związku z tym kluczowe jest odbudowywanie własnej produkcji, zwiększanie magazynów, dokończenie, a nie mówienie o tym gazoporcie. I proszę zwrócić uwagę, Niemcy podnosząc szansę na większą efektywność gazociągu bałtyckiego sięgają po tą samą argumentację, którą my mieliśmy, kiedy przeciwstawialiśmy się i upoźnialiśmy gazociąg, czyli sięgają do narzędzi ekologicznych. To jest zaskakujące, że w obszarze wielu polskich inwestycji mamy krzykliwe organizacje ekologiczne, a tych organizacji nie widzimy na rynku europejskim, kiedy rzecz dotyka tak ryzykownego ekologicznie dla systemu bałtyckiego morza, gazociągu północnego. Tu nie widzimy, nie będę wymieniał tych wielkich organizacji, które u nas przykuwają się do każdego drzewa, rozdają tysiące ulotek. Tam jakoś ich lobbingu nie widać. Oznacza to w takim razie, że nie jest tak, że ten kontrakt na kilkadziesiąt lat związujący nas z Rosją, a tak naprawdę o tym na przykład, czy gaz łupkowy będzie do wykorzystania, będzie wiadomo w ciągu 10 lat, a my podpisujemy długotrwały kontrakt na kilkadziesiąt lat. A czy nie jest prawdą to, że niezależnie od naszych potrzeb gazowych nie będziemy mogli tego gazu właśnie odsprzedawać, bo kontrakt jest w ten sposób podpisany? Czy nie jest również prawdą to, że cena tego gazu
jest już w tej chwili wyższa od tych kontraktów, które podpisuje się na przykład z Katarczykami? Czy nie jest prawdą w końcu to, że po prostu będziemy uzależnieni niezależnie, na kilkadziesiąt lat niezależnie od tego, jakie będą nasze potrzeby gazowe i jeszcze w dodatku nie będziemy właściwie w ogóle zarabiać na tranzycie gazu do Europy Zachodniej? Na każde z tych pytań trzeba nie jednozdaniowego odpowiedzi, bo było to, jak sądzę, poparte, a czy ja negocjowałem kontrakt gazowy, czy jestem w gronie ekspertów, więc pani naprawdę formuje bardzo poważne oskarżenia pod adresem, którzy tych robili. To nie są oskarżenia, to jest to, co mówią specjaliści, tak? Z branży energetycznej. No dobrze, no i konkretnie jeden specjalista opublikował w internecie kilka tych i jak się okazało, nie był w tej grupie, która obsługuje ten kontrakt, więc na tym nie zarabia. Więc no ma też pewną, powiedziałbym, różnicę interesów w patrzeniu. Po pierwsze. Czy to oznacza, że obiektywni mogą być tylko ci, którzy kontrakty negocjowali? Poczekajmy, zobaczmy ten kontrakt w całości. Zobaczmy analizy, które uczestniczyły w wypracowaniu polskiego stanowiska. Ja nie jestem członkiem Komisji Gospodarki, jestem członkiem samej Komisji Infrastruktury, ale z wielką uwagą patrzę na przykład na system gazociągów i ropociągów europejskich i czytałem dużo na temat raport Komisji Europejskiej. Ostatni jest dostępny także w języku polskim na temat bezpieczeństwa energetycznego i zasilania energetycznego wewnątrz Unii. I teraz powiem tak, no, Niemcy mają na porównywalny termin podpisany kontrakt z Rosją. Czy to źle, czy to dobrze? Czy Niemcy są tacy głupi, czy my jesteśmy też tacy głupi, prawda? Tylko, że Niemcy mają znacznie bardziej zdywersyfikowane źródła dostaw. Tak, ale Niemcy leżą trochę w innym miejscu niż my leżymy. Są już w systemie gazociągów i ropociągów europejskich, które są budowane przez lata. Niewątpliwie zasadne jest pytanie, dlaczego zgodziliśmy się na istotne odstępstwo i korektę w dół cenę tranzytu. Ale dla mnie kluczowe jest jedno. Po pierwsze, czy dokonano dobrej analizy polskich potrzeb gazowych? Może na kilkadziesiąt lat nie warto podpisywać kontraktów, nie? Ale proszę panią, no cały czas, czy pani oglądała te analizy? No ja ich wszystkich nie widziałem. Ja tylko mówię z pokorą. Panie pośle, ten kontrakt rząd twierdzi, że jest wynegocjowany od pół roku i nie zajmuje w tej sprawie żadnego stanowiska, nie podaje żadnych konkretów. Docierają do nas tylko informacje o tym, że Komisja Europejska twierdzi, że jest to kontrakt niekorzystny dla Polski. Tak, i Komisja Europejska posiłkuje się, a w tej Komisji Europejskiej wpływowym... żeby już powiedzieć wprost, bo jest pani niezależna, a ja niezależnie, bo nie prowadziłem negocjacji, nie odpowiadam za ten kontakt, ale będę go z niego rozliczał każdą władzę publiczną, za jego zawarcie czy niezawarcie. To pani odpowiada. A czy w tej Komisji Europejskiej nie pracują ludzie, którzy tworząc takie opinie, nie tworzą lobbingu na rzecz zwrotu na kapitale szybszego na Nord Streamie? To, co mnie niepokoi i o co mam taki sam jak niezależna.pl ból do rządu, to już na etapie, kiedy ten kontrakt w tej części został zatwierdzony, brak komunikatywności i wyjaśnienia stanowiska i niereagowania na plotki, oskarżenia, publiczne pytania. To jest najgorsze, co może być, bo tworzy posmak następujący. Rząd nie panuje nad kontraktem, rząd nie działa na rzecz polskiej gospodarki, rząd nadmiernie ulega presji rosyjskiej, no bo padają tu sugestie choćby ze względu Komisji Europejskiej. Trzeba też jeszcze na jedno powiedzieć.